Ulica Goworka i Spacetowa została zamknięta. Czyli tramwaj do Wilanowa postępuje i idzie do przodu. A jak to dokładnie wygląda? Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześciczem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Wilanów. I znajdujemy się tym razem do odmiany w miasteczku Wilanów. I dokładnie w tym miejscu będzie końcowa pętla, trochę dużo powiedziane. W tym miejscu te tramwaje będą kończyć trasę. Będą trzy tory, jeden przystanek i stąd te tramwaje będą wyjeżdżać w kierunku centrum Warszawy. Tramwaje tylko i wyłącznie dwukierunkowe będą mogły tutaj dojechać, bo nie będzie takowej pętli, gdzie tramwaj może zwrócić, tylko będzie dojechać do końca torów na środku samej jezdni, nie będzie wyjeżdżać z pasa dzielącego obydwie jezdnie. I dalej stąd będzie jechać do kolejnego przystanku, który jak widzicie tutaj już powstaje, są szyny, ale na razie jest przekładanie oczywiście całych sieci podziemnych. Przystanek Świątynia Opatrzności Bożej, który w tym miejscu się znajduje, a właściwie będzie się znajdować, będzie mieć dwa przystanki tramwajowe po przeciwległych stronach całego skrzyżowania. Cała trasa tramwajowa ma parę ciekawych miejsc i parę ciekawostek. Po pierwsze to 16 nowych peronów przystankowych, 25 minut dojazd z Wilanowa do centrum miasta, ponad 11 km zielonego torowiska, 624 nowe zasadzone drzewa, ale pewnie będzie ich więcej. No i cała trasa ma długość 7,4 km, więc dla mnie to jest trochę trudne do oblatania, bo jednak to jest dość długa inwestycja. No, mnóstwo przystanków, dwie odnogi realizowane, jedna w tej serii jest pokazywana i będzie budowana trochę później. No i jeszcze inne elementy, które powstają cały czas w ramach tejże inwestycji. Dobrze, to może przejdźmy do tego, jak faktycznie to powstaje. No tak, zaczynając od tego, mamy po pierwsze utrudnienie. Cała Jana Sobieskiego jest teraz zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, włącznie z buspasami, które zostały zlikwidowane właśnie dzisiejszej nocy. Dlatego też ruch tutaj jest dosyć mocno ograniczony i w tygodniu są dosyć duże korki. Zatem proponuję, żeby jeździć linią 217 do metra z Wilanowa jak najszybciej, żeby po prostu się wydostać z tych rejonów, bo po prostu przejazd tutaj aktualnie jest dosyć mocno uciążliwy. Natomiast to nie zmienia faktu, że tutaj jest dużo prac, których nie widać. Znaczy tak, wszędzie widzimy, że stare jezdnie, które są zlikwidowane, są wyburzone i w większości miejsc już całkowicie nie ma nawet nawierzchni. Natomiast nie zmienia faktu, że faktycznie prac przy torowisku tutaj możecie nie uświadczyć, bo jeszcze ich nie ma i teraz wam tłumaczę czemu. Tramwaj do Wilanowa to nie tylko i wyłącznie budowa samego torowiska. Gdyby można było postawić samo torowisko tramwajowe na środku jezdni bez ingerowania w cokolwiek obok, to byłoby cudowne, piękne i wspaniałe. Niestety to tak nie wygląda. Aby wybudować tramwaj, trzeba również przebudować całą sieć instalacji podziemnych. I tego jest tutaj całkiem dużo. Jakiś czas temu tramwaje warszawskie zrobiły taką mapkę i pokazali, ile tego jest. Instalacji gazowych do przełożenia i ustawienia nowych to jest 2,7 km. Wodociągi to jest... Jakie 2,7 km? To jest instalacje gazowe to jest 2,7 km. Wodociągi to jest 1,8 km. Ciepłociągi 1,8 km, kanalizacja 19 km, razem to jest 31,2 km nowych rur, które tutaj po prostu trzeba wszędzie wmontować. Oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie rury trzeba przyłożyć. Również wszystkie instalacje elektryczne, takie jak kable miedziane 26 km, kable elektryczne 27 km, kable oświetleniowe 40 km, światłowody 102 km, kable zasilające 200 km, kable łącznie razem 395 km. To jest jak z Warszawy do Piły, bo taką mapę tutaj zrobiły tramwaje. To są naprawdę duże odległości. A właściwie długie te kable, prawda? No i to wszystko jest teraz realizowane, że zanim faktycznie rozpoczną się prace przy budowie nowego torowiska tramwajowego, możecie zobaczyć, że mnóstwo jest właśnie takich studzienek, jak tutaj widzicie. Jeżeli one już tutaj są zamontowane, to znaczy, że tutaj już wszystko jest poustawiane i będą po kolei na poszczególnych kolejnych częściach jezdni prace realizowane przy tej budowie. Natomiast bez przełożenia tych wszystkich sieci, przełożenia, wybudowania nowych od podstaw i tak dalej, to po prostu nie może pójść dalej. Dlatego nawet jeżeli teraz widzicie duże ilości robotników na placach budowy, to nie oznacza, że prace nie trwają. Same przekładanie sieci to nie jest takie łatwe. Trzeba podpisać wszystkie umowy jeszcze z operatorami
operatorami na przykład poszczególnych sieci telekomunikacyjnych, jeżeli to są te światłowody, żeby można było to przełożyć, wyłączyć nawet na jakiś okres czasu i można to było wszystko realizować i to wszystko też się dzieje w biurach, czego aktualnie nie widzicie. Natomiast dolecieliśmy do pętli Stegny i trochę może o niej powiem. Pętla Stegny znajduje się w tym miejscu i aktualnie jest tylko wyłącznie dla autobusów. W przyszłości będzie miała tutaj i drogę rowerową bezpośrednio od Świętego Bonifacego, znaczy wzdłuż Świętego Bonifacego do jakże ważnej ulicy Jana Sobieskiego. Natomiast pomijając drogę rowerową, będzie oczywiście pętla tramwajowa w tym miejscu. Pętla tramwajowa będzie na dwa przystanki tramwajowe. Będzie możliwość zawracania tramwajów na przestrzeni pętli. No i chyba najważniejsze, tramwaje stąd będą mogły dojechać bezpośrednio z centrum Warszawy, no i również z Wilanowa w przyszłości w jakichś specjalnych kursach. Co najważniejsze, ta inwestycja rozpocznie się z budową mniej więcej pod koniec tego roku i będzie realizowana przez rok, jakoś mniej więcej do końcówki 2024 roku. Więc tak to będzie wszystko tutaj realizowane. Natomiast sam tramwaj do Wilanowa ma być gotowy mniej więcej na połowie 2024. I tak tutaj trwają te prace. Ogólnie większość odcinka Mokotowskiego, który się znajduje na dole, jest mniej więcej tak samo zaawansowany. Czyli trwają prace przy przegładaniu wszelkiego rodzaju sieci. Więc dużo tutaj do pokazywania, w teorii bym mógł powiedzieć, że nie ma. Ale zwróćcie uwagę, jak tutaj wszędzie są porobione wszystkie objazdy. Muszę powiedzieć, że dużym minusem jest to, że w niektórych miejscach ścieżka rowerowa nie jest pełna i nie ciągnie się wszędzie ładnie, jako jednolita trasa. To jest oczywiście na duży minus. Powinno to być zrobione w ten sposób, żeby rowerzyści mieli możliwość przejechania, tak jak wcześniej, chociaż po jednej stronie ścieżką rowerową lub nawet ciągami pieszo-rowerowymi. Niestety w niektórych miejscach, jak jeździłem w ciągu tygodnia, było to niemożliwe, co oczywiście jest na minus, choć widziałem, że w niektórych miejscach są specjalne kładki, pomosty tylko dla rowerzystów, aby mogli przejechać dalej w swojej orientacji. Natomiast tu widzicie też, że pomijając wszelkiego rodzaju prace budowlane, musi być zachowany dojazd do posesji. I tak właśnie tu widzieliśmy samochód jadący przez środek placu budowy. I takie miejsca oczywiście też utrudniają przy realizacji tejże budowy. No ale dobrze, dotujemy już do miejsca, gdzie faktycznie trochę więcej się dzieje, bo tory tramwajowe też powstają w niektórych miejscach. To nie jest tak tylko i wyłącznie, że wszystko dzieje się pod ziemią i w części biurowej przy przekładaniu wszelkiego rodzaju sieci i projektowaniu jeszcze elementów. Wszystko też jest realizowane i tramwaje też już faktycznie, jeżeli chodzi o tą część typowo tramwajową, która jest widoczna dla pasażerów, czyli torowisko, też tutaj jest. I nie mówię tylko i wyłącznie o samych szynach, bo w niektórych miejscach, jak za chwilę dolecimy, widać już powoli nawet nowe torowisko. Natomiast tutaj jeszcze lecimy bezpośrednio, przelatujemy przez przystanek Tor Stegny, który nie będzie mieć przystanku tramwajowego, jest pominięty przez tę budowę i lecimy dalej do kolejnej trasy. Też tutaj, co mogę powiedzieć ważnego, o czym mało kto mówi, bo chyba zapominają ludzie, wszystkie kładki na trasie, czyli na Jana Sobieskiego, będą zlikwidowane, nie będzie żadnej kładki, tam będą tylko nowe przejście dla pieszych, oczywiście z wszelkiego rodzaju dojściami do przystanków tramwajowych, ale nie będzie żadnej kładki, która aktualnie jest na tej trasie. Wszystkie ulegają wyburzeniu, po prostu będą zlikwidowane. Natomiast tutaj kolejna ulica, która dojeżdża, jest całkowicie odcięta z tej strony. Ścieżki rowerowe są też właściwie poodcinane i niemożliwe z przejazdem w większości miejsc. A tu widzimy kolejne szyny i trochę większe rury, co oznacza, że tutaj już sieć, jeżeli chodzi o kable, została zrealizowana, albo jest realizowana jednocześnie, natomiast duża część, jeżeli chodzi o rury, właśnie w tym miejscu, w tym korycie tutaj po środku, powstaje. I taki koryt mnóstwo będzie i po jednej, i po drugiej stronie jezdni. To wszystko się tutaj będzie właśnie łączyć w jedną całość. I to jest tutaj realizowane. Lokalne przepompownie i inne miejsca, jak tutaj w tym miejscu zlokalizowane, które po prostu łączą poszczególne odcinki, też muszą powstać. Takich odcinków możecie zobaczyć teraz na kolejnym odcinku całkiem dużo, więc tutaj też nie mamy torowiska tramwajowego już takiego typowego, bo też trwają prace przy przekładaniu wszelkiego rodzaju sieci. Także tak, faktycznie tutaj wszystko powstaje. Ja próbuję sobie dolecieć z moimi mapkami, aby móc wam trochę opowiedzieć więcej o poszczególnym układzie jezdni. Bo tak, tutaj został zlikwidowany już buspas, tutaj widzimy jeszcze, tutaj był buspas, teraz już tego buspasa nie ma niestety, co jest oczywiście na minus, ale no, jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że
że w niektórych miejscach ten buspas musiał być zlikwidowany. Znaczy, dobra, tutaj jeszcze ten buspas jest, ale w poszczególnych miejscach został zlikwidowany w związku z budową torowiska tramwajowego, bo aby wybudować całkowicie nowe tory tramwajowe, trzeba po prostu zamknąć jak najwięcej jezdni, bo docelowy układ całej Jana Sobieskiego będzie zróżnicowany oczywiście od miejsca, ale najważniejsze jest to chyba, że na większości trasy będą po dwa pasy w każdym kierunku, plus buspas na torowisku tramwajowym na odcinku do toru Stegny, natomiast od dalszego odcinka będzie już tylko i wyłącznie zielone torowisko i tam też po prostu tramwaje będą jechać osobno i autobusy będą jechać z pozostałym ruchem i kołowym. Tu widzicie dalej prace przy przekładaniu, jak widzicie już są faktycznie zamontowane rury w tym koryczy, który tutaj się powstaje, no ale też jak widzicie niektóre tutaj dojazdy do posesji, jak właśnie do policji, uniemożliwiają tego rodzaju prace, żeby były realizowane na całym odcinku, tylko muszą być etapowane, aby dojazd mógł być pozostawiony. Leciliśmy do przystanku Spacerowa i tu się całkiem dużo dzieje. Oczywiście nie tak dużo jak na Górnym Mokotowie, ale i tak tutaj powstaje właśnie tramwaj na Gagarina. Tramwaj na Gagarina to jest osobna stacja, gdzie trochę to opowiadam w innych miesiącach. Natomiast tam faktycznie trwają prace i tam ta trasa będzie gotowa szybciej. Tak samo jak sam odcinek bezpośredni na Spacerowej. Odcinek tramwajowy na Spacerowej ma być gotowy mniej więcej pod koniec tego roku i możliwe, że wtedy już tramwaje uruchomią odcinek tylko właśnie do Gagarina po części tramwaju do Wilanowa na Spacerowej, tak aby tramwaje po prostu mogły dojechać, bo sam odcinek Gagarina na Gagarina będzie po prostu odcięty całkowicie od pozostałych części sieci tramwajowej, co będzie trochę kuriozalne, jeżeli to będzie już gotowe, ale nie będzie jak tam dojechać. Natomiast Spacerowa i Goworka zostały aktualnie zamknięte i tam całkowicie ruch został wyłączony. Czemu tak to się stało? A już wam tłumaczę. Ponieważ pod Spacerową jest kolektor, który był w bardzo złym stanie i tego nie było wiadomo wcześniej, jak były informacje od MPWiK i analizy, nie doszli po prostu do tego, że trzeba wymienić prawie całkowicie ten kolektor, więc będzie wybudowany po prostu całkowicie od zera jako nowy, a on znajduje się w dużej mierze po prostu po jednej, po drugiej stronie jezdni i trzeba go budować jako jedną całość, i aby było to łatwiejsze do wybudowania, po prostu została całkowicie zamknięta ulica Spacerowa i to właśnie w tym miejscu widzicie. Zdjęcia są sprzed paru dni, nie teraz to się zmieniło, natomiast wtedy jeszcze były burzone ostatnie części, ostatnie warstwy asfaltu, który już był wcześniej trochę sfrezowany. Też przejście dla pieszych w tym miejscu jest całkowicie niemożliwe. Część dojść do posesji oczywiście została pozostawiona, jeżeli chodzi o dojście do piesze, ale na dużej części Spacerowej i Goworka nie ma całkowicie też ruchu pieszego, pomijając ruch kołowy. To jest całkiem nietypowe jak na przebudowane ulice ogólnie w Warszawie, bo zazwyczaj jednak jest ruch pieszy pozostawiony w jakiś to sposób. Natomiast takie prace tutaj będą realizowane mniej więcej do września. We wrześniu już tramwaje będą jeździć i na płaskiej, i ruch kołowy ponownie wróci na Spacerową, więc powinno to już trochę lepiej wyglądać i lepiej to funkcjonować. Natomiast tutaj dolecieliśmy do chyba największego węzła i tu się trochę dłużej zatrzymamy. Przystanek Rakowiecka, który w tym miejscu się znajduje, będzie wielkim węzłem przesiadkowym i niedługo faktycznie powstanie też z odnogą już bezpośrednio do metra Pole Mokotowskie, ale o tym za chwilę. Bo najpierw zerknijmy sobie tutaj w kierunku tej galerii handlowej, plac Unii Lubelskiej, tutaj się znajduje i tam dalej, jakbyśmy lecieli prosto, to byśmy lecieli do przystanku plac Unii Lubelskiej. Tam jest dosyć duży składzik nowych szyn i tutaj już po części możemy zobaczyć nowe torowisko, które tutaj właśnie powstaje. Tutaj prace oczywiście trwają szybciej, ponieważ tutaj ruch liniowy wcześniej w kierunku Mokotowa już był i tylko i wyłącznie jest przebudowany. Tutaj ruch tramwajowy ma wrócić właśnie po wakacjach, natomiast na pewno to będzie dosyć duże, znaczy to jest już aktualnie duże utrudnienie, że ruch tramwajowy po prostu w tym miejscu nie istnieje i trwają prace po prostu, żeby go przywrócić jak najszybciej. Cały nowy tramwaj w tym miejscu będzie jechać podobnie, z podobną orientacją, z tym, że nie będzie się aż tak dużo kręcić, będzie mniej zakrętu, będzie bardziej jechać prosto. Z tym, że jeżeli nie będzie jechać w kierunku Wilanowa, bo w samym miejscu teraz, gdzie lecimy nad tym, będą tutaj cztery tory tramwajowe. Bezpośrednie będą kierunkowe w kierunku albo Rakowieckiej, albo w kierunku właśnie Mokotowa, w kierunku Śródmieścia, bądź w kierunku Wilanowa. Tak, aby tramwaj na światłach jak najmniej stał i po prostu wszystkie tramwaje raz na hura wyjeżdżały z całego tego węzła i skręcały w odpowiednie miejsca, gdzie po prostu muszą dojechać do miejsca docelowego. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie i tak dużo
dużego węzła tego typu w Warszawie jeszcze nie mamy. Natomiast tutaj lecimy dalej nad już nowym wybudowanym kredowiskiem tramwajowym, gdzie też cały ruch ulicy Pławskiej zjeżdża się do jednej jezdni. Choć niekoniecznie wszędzie do jednej jezdni. A teraz w tym miejscu możecie zobaczyć przystanek Dworkowa, dokąd już dojeżdżają tramwaje. Choć tylko i wyłącznie dwukierunkowe i to w specjalnych kursach 31 i jednej linii, która jedzie w kierunku wyścigów. Natomiast faktycznie tutaj tramwaje jeżdżą, ale mniej osób korzysta, no bo faktycznie do centrum stąd już nie dojedziemy, a mimo wszystko dosyć dużo osób przez centralizację całej komunikacji w Warszawie chce dojechać do centrum miasta. Ruch pieszy jest tutaj pozostawiony, natomiast sam ruch autobusowy, jeżeli chodzi o buspasy, został podzielony. To znaczy, w kierunku centrum miasta mamy dwie jezdnie, a w kierunku Mokotowa mamy jedną jezdnię z dwoma pasami. Możecie to zobaczyć właśnie w tym miejscu. W każdym kierunku są po dwa pasy, z tym, że w kierunku centrum jest buspas poprowadzony przez sam środek placu budowy. Tym buspasem mogą w teorii tylko i wyłącznie jeździć autobusy i pojazdy dopuszczone. Nie ma nawet tutaj dostosowania i dopuszczenia dla mieszkańców tych okolic, bo do posesji jest zrealizowany trochę inny dojazd. Jak widzieliście, autobus aktualnie jedzie. Od razu odpowiem na pytania na pomalowanie żółtą linią całej nowej jezdni. Spokojnie, to jest jeszcze nie jest ostateczna warstwa asfaltu. Autobusy nie jeżdżą po warstwie ścieralnej. To jest ta pierwsza warstwa, która jest realizowana. Więc ta żółta linia będzie tak samo jak choinka na Kordatowicza, która była kiedyś realizowana podczas budowy metra. Po prostu będzie zalana kolejną warstwą asfaltu w tym miejscu i będzie całkowicie nowy układ drogowy w tym miejscu. A tędy będzie jechać w przyszłości tramwaj na Takowieckiej. O tramwaju na Takowieckiej specjalny film zobaczycie niedługo, bo nagrałem całą tą trasę, jak będzie wyglądać. Nie jest to długa inwestycja, choć bardzo potrzebna, aby tramwaj do Wilanowa miał szybki dojazd nie do Metropolitechnika, która jest aktualnie już mocno zapełniona, tylko do Metropolu Mokotowskiej, gdzie też jest dosyć duży ruch, ale na pewno mniejsze niż na Politechnice. Więc wtedy te tramwaje będą mogły bezpośrednio pojechać i szybciej, i krótszą trasą do metra, a mieszkańcy z Wilanowa będą mogli wsiąść do swojego środka transportu, o którym tak zawsze marzą i w przyszłości może będą mieli tam chyba w ramach 5 czy 4 linii metra. Tak wygląda cała ta budowa. Tu jeszcze macie z lotu ptaka dokładny przegląd, żeby zobaczyć, gdzie nowe lotowisko już jest. Tak jak mówiłem wcześniej, nowe lotowisko się pojawia, choć najpierw trwały prace wszędzie przy przekładaniu sieci. Ale teraz już te faktycznie na Płaskiej całkiem szybko nowe tory się pojawiają, bo po prostu jest taki specjalny pojazd, który szybciej całą warstwę betonową układa, choć tu jest bardzo dużo rozjazdów i to jest duże utrudnienie, aby to wszystko ładnie poukładać, tak jak to będzie docelowo. Co do samego tramwaju na Takowieckiej, on jest realizowany w ramach innej inwestycji, aktualnie był ogłoszony przetarg na budowę, i tylko i wyłącznie są teraz realizowane rozjazdy w tymże kierunku, a później będzie ponownie zamknięte to całe skrzyżowanie, bez potrzeby już wyburzenia starego nowego lotowiska, ale z potrzebą wybudowania konkretnych zjazdów, więc to układ torowy tramwajowy jest tak zrobiony, żeby nie trzeba było już nic tutaj w niego wchodzić, ale same tramwaje, sama ulica Pławska będzie musiała mieć tu jakieś utrudnienia przebudowy, bo po prostu tam wszystkich tras tramwajowych w kierunku Rakowieckiej nie będzie zrealizowanych, choć same tramwaje będą mogły już na spokojnie jeździć i funkcjonować, co jest na duży plus, bo rzadko tramwaje warszawskie realizują takie inwestycje, aby zrobić rozjazdy do inwestycji w przyszłości. Podobnie będzie realizowane teraz również w ramach pętli Stegny, która powstaje co prawda w ramach tej inwestycji, ale będzie wybudowana później, tak jak mówiłem, mniej więcej pod koniec tego roku, tam rozpoczną się prace budowlane, bo to jest w ramach wariantu. Tak wygląda ta cała inwestycja i to byłoby na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i co tu już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale zapraszam Was bardzo serdecznie do mojej grupy na Facebooku Cołów Tramwajów Warszawskich, gdzie wysyłam również zdjęcia z poszczególnych inwestycji tramwajowych i dzielimy się nawzajem różnymi tematami i nowinkami o tramwaju warszawskim. Na mój serwer na Discordzie, do grupy Cołów Tramwajów, co się dzieje w metrze, wszystko macie w opisie do tych wszystkich stron, linków i tak dalej. No i co dużo nie mówić. Tramwaj do Wilanowa coraz to lepiej i bardziej powstaje. Niedługo zobaczycie film z przelotu nad całą tą inwestycją. I kolejny film z tramwaju do Wilanowa pojawi się dopiero za 2 miesiące, bo to jest bardzo pokaźna i duża inwestycja. I nie jestem w stanie niestety tego pokazywać Wam i nagrywać to co miesiąc. Choć chciałbym, bo tu całkiem się dużo dzieje, choć dopiero prace faktycznie przyspieszą, kiedy wszędzie wszystko będzie już przełożone i wszędzie tramwaje
a konkretnie nowe tatowisko, będzie widoczne i będzie powstawać. A do tego czasu jeszcze trochę nam zostało, także tak, całkiem ładnie to powstaje wszystko. Na koniec ciekawostka, na całej trasie tramwajowej powstanie 900 nowych latarni. Cześć!